Szanowni Państwo, witam dzisiaj na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy bardzo dobrą informację dla Radomia. Chcemy przedstawić informację dotyczącą bardzo dużej, jednej z największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kraju. Jest z nami pan wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Artur Michalski. Pan Artur Michalski przedstawi nam założenia tej inwestycji, powie, jak ona będzie przebiegała i w jaki sposób poprawi byt mieszkańców Radomia. Bardzo proszę, panie prezesie, o przedstawienie. Dziękuję bardzo. No proszę Państwa, faktycznie to jak pan poseł, pan przewodniczący powiedział, będzie rozpoczynana, a właściwie już jest rozpoczynana jedna z największych inwestycji, trzeci etap modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Radomiu. Największa inwestycja spośród tych wszystkich etapów. Największa i pod względem zasięgu, i pod względem kosztów, i pod względem rozmiaru i zakresu robót. W tym przypadku będzie modernizowana sieć kanalizacyjna ponad 100 km, będzie ponad 2000 nowych przyłączeń, będzie modernizowana sieć wodociągowa, będzie budowana, rozbudowywana sieć wodociągowa. Będzie również powstanie nowy system zarządzania, automatyzacji zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną. Spowoduje to bardzo duże oszczędności, będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów. Będzie również budowana sieć kanalizacji deszczowej, co jest stosunkowo nowością, ponieważ wcześniej były to marginalne przypadki, teraz 13 km sieci kanalizacji deszczowej również powstanie. I będzie również modernizowane 5 stacji uzdatniania wodu na terenie miasta Radomia. Projekt ten jest projektem największym, jak już wspomniałem, pod każdym względem, jeśli chodzi o wielkość, również dofinansowania. Jest to projekt, który obok projektu największego, jaki mamy w naszym kraju, jaki Narodowy Fundusz ze środków unijnych i własnych krajowych finansuje, to jest oprócz projektu w Warszawie i oprócz projektu w Poznaniu, trzeci największy projekt w Polsce. Z tego faktycznie można być dumnym trzymać kciuki za powodzenie, bo to już jakby zwieńczenie tego, co w dużej mierze rozpoczął i kontynuował pan prezydent Kosztowniak. Muszę przyznać, że to są projekty o ogromnej skali i bardzo dużych kosztach. Radom wydał niespełna 1 mld zł, już cała wielkość wszystkich projektów będzie już prawie 1 mld, przy tym, tak jak mówię, ten trzeci etap, ten obecny etap jest projektem zdecydowanie największym i najbardziej, powiedzmy, innowacyjnym, bo to jednak tutaj ta kwestia związana z automatyzacją i zarządzaniem jest rzeczą zupełnie nową i bardzo, bardzo ważną już w tej erze nowoczesności, automatyzacji, komputeryzacji. Trzeba to jednak podkreślać z całą mocą. Środki finansowe pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Będą również środki uruchamiane ze środków krajowych, krajowe środki pomocowe, będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten trzeci, bo teraz to jest finansowane w ramach trzeciego naboru, ostatniego naboru, ponieważ środki już się kończyły, bo w pierwszym i drugim naborze Radom nie wystąpił o środki pomocowe, w trzecim naborze wystąpił, tutaj było bardzo dużo projektów i była bardzo duża konkurencja dzięki staraniom parlamentarzystów można powiedzieć dobremu pewnie przyjęciu tych starań. Udało się zwiększyć alokacje na te działania i większość projektów, które złożyły dofinansowanie w Narodowym Funduszu, otrzyma to dofinansowanie i będzie można w całym kraju tak naprawdę te projekty zrealizować. Przy czym, tak jak podkreślam, projekt radomski jest jeden z trzech największych w Polsce.
Tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. A kiedy podpisanie umowy? Podpisanie umowy prawdopodobnie będzie jutro. Myślę, że pan prezes, że zarząd wodociągów zostanie zaproszony do Warszawy na dzień jutrzejszy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę może o tym przygotowaniu pierwszego, drugiego i trzeciego etapu też powie pan poseł Andrzej Kosztowniak, ponieważ to on przygotował te projekty i ta dzisiejsza konferencja jest przedstawieniem trzeciego etapu, który jest kontynuacją przygotowanego projektu za czasów prezydentury pana Andrzeja. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, gdybyśmy mieli mówić o trzech etapach, to pewnie trwałoby to z godzinę albo półtorej. Skupię uwagę przede wszystkim na tym trzecim etapie. Rzeczywiście jest tak, że wtedy, kiedy w naszym mieście Prawo i Sprawiedliwość rządziło, podjęliśmy decyzję, ja podjąłem wspólnie z panem prezesem Trzeciakiem, panem prezesem Arturem Michalskim, bo pan prezes, musimy pamiętać, że dzisiaj występuje de facto w dwóch rolach. Z jednej strony jako człowieka, który zabiegał w tamtym czasie o możliwość realizacji tego projektu, ale dzisiaj również z tej drugiej strony jako osoba decydująca o tym projekcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To powoduje, że mamy też szczęście takiej chyba dobrej aury nad tym całym projektem. W czasie, kiedy my byliśmy obecni w mieście, stworzyliśmy dokumentację, która kosztowała nas ponad 8,5 miliona złotych. To było podstawą do tego, abyśmy mogli w ogóle wystąpić o te środki finansowe, które w kwocie powyżej 370 milionów złotych będą naszym udziałem. To wszystko powoduje, że, szanowni państwo, jesteśmy w grupie naprawdę miast, które są takim topem topu w sensie zarządzania gospodarką wodną i kanalizacyjną, nie tylko w Polsce. Mamy powód do tego, aby czuć się tutaj bardzo mocni również na poziomie europejskim. To wszystko będzie udziałem naszym przez najbliższe długie, długie lata. Myślę, że kolejne dwa pokolenia bardzo mocno zyskają na pozyskaniu tych trzech dużych projektów. Kwoty, jak wspomniał już pan poseł, pan prezes, oscylującej wokół miliarda złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie starania nas wszystkich, bo to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Projekt, który znajdował się w pewnym momencie, czy ocierał się o listę rezerwową, rzeczywiście doprowadziliśmy staraniami wielu posłów. Tutaj również bardzo jednoznacznie chcę podziękować Wojtkowi Skurkiewiczowi, bo Wojtek, pan poseł Wojciech Skurkiewicz również bardzo mocno zabiegał, pan poseł Suski, cała nasza drużyna zabiegała o to, abyśmy mogli doprowadzić do zwiększenia alokacji tych pieniędzy. Rzeczywiście tak to nastąpiło. Dzisiaj pozostaje tylko i wyłącznie cieszyć się, życzyć tego, aby nasze miasto zrobiło kupę dobrej pracy, bo przed nami jest mnóstwo pieniędzy, ale też mnóstwo pracy i trzymamy kciuki, aby po 2020 roku można było powiedzieć, że Radom jako pewien proces jest procesem domkniętym i wzorem dla innych. Wzorem dla naśladowania w całej Europie. Panie prezesie, jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo rzadko bywa tak, że jedna osoba występuje w dwóch rolach. Myślę, że tutaj pańskie zaangażowanie, pańska ciężka praca jest wymiernym efektem tego, co będziemy jutro mogli obserwować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. To czuję się zaszczycony, muszę chyba w takim razie jeszcze jedno zdanie dodać. Faktycznie projekt jest rozpoczęty już jakiś czas temu za prezydentury pana prezydenta Kosztowniaka. Faktycznie w wyniku tego, że udało się pozyskać te parę lat temu środki, ogromne środki jak na dokumentację, bo te środki, co pan prezydent powiedział, ponad 8 milionów na samą dokumentację, to są środki bardzo duże. Udało się zrobić tak poważną i obszerną dokumentację, że można było złożyć tak duży projekt jeszcze na ten trzeci etap do tak dużych środków, tak? Bo jeśli porównujemy miasto Radom do Warszawy czy do Poznania, to widać, że jest to skala faktycznie już bardzo duża. No i w tym wypadku faktycznie muszę również chyba powiedzieć o tym, że największe jakby zainteresowanie i tym projektem, i pozyskaniem finansowania, i tym, żeby miasto robiło ten trzeci etap jak najbardziej obszernie, wynikało właśnie z zainteresowania tutaj obecnych parlamentarzystów. Może nie moją rolą jest dziękować za to, ale muszę to podkreślić, bo to jest akurat prawda i
Takie są fakty, natomiast no, o dziwo zainteresowania ze strony Urzędu Miasta czy obecnych władz miasta nie było żadnego, co mnie też dziwi, bo zazwyczaj w takich sytuacjach władze miasta no, chodzą czy też, no, może to złe słowo, lobują, ale zabiegają o to, żeby jak najwięcej środków pozyskać, natomiast tutaj takiej aktywności nie było, co wzbudziło moje zdziwienie, bo przecież z Radomiem jestem związany też bardzo emocjonalnie i bardzo mi na tym mieście zależy. Stąd też no, musiałem się podzielić jednak tą informacją, tą refleksją z tego wynikającą. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan prezes wyprzedził to, co chciałem, na co chciałem Państwu zwrócić uwagę i tutaj bez wątpienia jest ukłon w stronę prezesa wodociągów Leszka Trzeciaka, bo to właśnie prezes, a nie władze Radomia, nie prezydent Radomia, czy wiceprezydenci zabiegali o to, żebyśmy my jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno zaangażowali się i to jest niejako odzew na prośbę pana prezesa. Cieszymy się, że te pieniądze udało się do Radomia pozyskać, choć wiemy, że my wiemy, że to było bardzo trudne, bo pierwotnie ten projekt był na liście rezerwowej i decyzje obecnego zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rady Nadzorczej, przesunięcie środków finansowych dało możliwość, że te projekty, które były pod tak zwaną kreską, będą teraz realizowane. Projekt rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku. Czas jego realizacji to rok 2022. Cieszymy się, że będzie to się wiązało pewnie też i z wieloma problemami dla mieszkańców Radomia, za co chcemy już teraz z góry przeprosić, ale po tym okresie takiego intensywnej pracy, intensywnego działania, bez wątpienia Radom będzie w czołówce miast, nie tylko panie prezesie polskich, ale jestem przekonany i europejskich, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, bo bez wątpienia mamy się czym szczycić, nie tylko na arenie polskiej, ale również i na arenie europejskiej i to zainteresowanie z wielu środowisk, wielu miast, wielu aglomeracji tym, co dzieje się w Radomiu jest oczywiste. Szanowni Państwo, jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym Państwu powiedzieć. Gospodarka wodno-ściekowa to jest jeden z elementów, który jest w kręgu zainteresowania nas jako parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w tym szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska. Chcemy współpracować z władzami Radomia, chcemy podejmować wyzwanie dla dobra Radomia i mieszkańców ziemi radomskiej, ale również chcemy, żeby sygnały płynęły do nas od samorządu, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania. Mamy wielkich ambasadorów w obszarze ochrony środowiska. Artur Michalski to jest jednym z tych, który pracował z nami, kiedy prezydentem Radomia był Andrzej Kosztowniak, był wiceprezesem wodociągów miejskich. To jego dziecko, przypominam, jest dziś z wielkim bólem i trudami realizowany program LIFE, jeżeli chodzi o tą gospodarkę, szeroko pojętą gospodarkę wodną. Ten program już powinien być uruchamiany, on cały czas jest tworzony w olbrzymich bólach, ale panie prezesie, damy radę. A drugim ambasadorem spraw radomskich bez wątpienia jest osoba, która jest pierwszym zastępcą ministra środowiska, Paweł Sałek, który też pracował z nami w Radomiu, był wiceprezesem RadPEC-u i to są bez wątpienia osoby, na które możemy zawsze tam w Warszawie liczyć. Szkoda, jeszcze raz powtórzę, że nie rozumie tego prezydent Radomia Radosław Witkowski. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Szanowni Państwo, a ja chciałem podziękować naszym parlamentarzystom, bo nasi parlamentarzyści są bardzo skromnymi osobami, nie lubią się, czy nie chwalą się, tylko pracują ciężko, po cichu, ale teraz przyszedł ten moment, że moglibyśmy im podziękować, dlatego że gdyby nie zaangażowanie posłów, senatorów Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem prezesem Markiem Suskim, nie byłoby tego sukcesu. I też dziękuję panu prezesowi Arturowi Michalskiemu, że czuje się radomianinem, że jest tutaj z nami i prosimy o więcej. Panie prezesie, prosimy o więcej, a naszym posłom jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Radomia tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Ja też chciałem podziękować
panu prezesowi, bo rzeczywiście w dużym stopniu on uczestniczył w przygotowaniu tego programu, no a później, kiedy awansował do Warszawy, był życzliwy, żeby ten program został zrealizowany. Bez takiej życzliwości pewnie tej nowoczesnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i również deszczowej byśmy w Radomiu nie mieli. Pan prezes, nie wiem czy mówił, ale będzie też nowa stacja uzdatniania wody, cyfrowo sterowany ruch wody i kanalizacji, czyli takie super nowoczesne rozwiązania, które będą sterowane i będą po prostu dawały gwarancję na wiele lat możliwości nie tylko dostarczenia wody i odbioru ścieków dla obywateli, ale też rozwój miasta, bo to stworzy możliwość inwestycji dla inwestorów, którzy będą mieli zabezpieczoną wodę i odprowadzenie ścieków. To jest jeden z warunków, czyli uzbrojenie terenów inwestycyjnych, żeby inwestorzy byli zainteresowani. Tego do tej pory w Radomiu nie mieliśmy najlepiej rozwiniętego, ale tak jak tutaj już panowie mówili, taki wielki program modernizacyjny został podjęty za czasów Andrzeja Kosztowniaka. On jest dzisiaj kontynuowany i to są, można powiedzieć, dalekie od już sprawowanej władzy pozytywne efekty dobrych 8 lat władzy Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Andrzeja Kosztowniaka w Radomiu. Można powiedzieć, że były to działania wizjonerskie, nie wyliczone tylko na najbliższe wybory, że się gdzieś tam chodnik wybuduje, tylko takie, można powiedzieć, pokoleniowe inwestycje, które będą bardzo dobrze na przyszłość również procentować. Bardzo prosimy o pytania. Ja może zapytam, czy po 2022 roku możemy powiedzieć, że w Radomiu tak naprawdę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrobiono już wszystko i że jest... No wszystko to jest nigdy, no ale czy to jeszcze jest... coś? To jest zbudowanie tego podstawowego szkieletu, do którego ewentualnie będzie można jeszcze dobudować dalsze. Ale bez świadomość, że to jest system aglomeracyjny. Bez tej sieci podstawowej nie byłoby możliwości rozwoju. Także to oczywiście nigdy nie jest tak. Miasto się zawsze rozwija. Nigdy nie będzie skończone. Nigdy nie jest skończone. To jest trochę jak budowa domu. Zawsze coś jeszcze można zrobić. Ale bez tego, no, można powiedzieć, że Radom straciłby szansę na rozwój. Ale to, co zaplanowano, zostało realizowane? No to jest trzeci etap, jeszcze nie. Dopiero jutro będzie podpisana umowa. Szanowni Państwo, miejmy świadomość, że my mówimy tutaj w kontekście Radomia, ale to jest system aglomeracyjny i Radom wraz z sąsiednimi gminami tworzy taką swoistą aglomerację i bez wątpienia będziemy wychodzili dalej. No my jako parlamentarzyści możemy o tym powiedzieć, że będziemy przy zainteresowaniu wójtów sąsiednich gmin będziemy wychodzić dalej, ale to już musi inicjatywa też wychodzić od naszych sąsiadów. Dziękuję. Nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję.